Jednak nagram odcinek czwarty, bo muszę. A więc to jest koniec wolności mediów publicznych w Polsce. Donaldinho już się tym zajął, także dzisiaj wiadomości w TVP1 już nie były wiadomościami TVP1, tylko wiadomościami Donaldinha. Cóż. Dlaczego Jarek, jak zaczął rządzić, to nie powiedział zlikwidujmy TVN? No przecież TVN też tam głosi prawdę, która jest pod KO, tak? Wy, którzy oglądacie to szambo na TVN, uważacie, że ktoś inny nie ma prawa oglądać TVP1? No, dlaczego? A jak na przykład słuchacie muzyki, ktoś sobie puszcza Disco Polo, ktoś mówi, nie, ja przyłączam na muzykę poważną, to co, nie może przyłączyć? Zaraz, zaraz. Ktoś chce oglądać Polsat, ktoś chce mieć wiadomości z TVN, ktoś chce mieć wiadomości z TVP1, nikt nikomu nie każe przyłączać, tak? Ale to nie, TVP1 to była propaganda przez 8 lat, po prostu oszukiwali ludzi, ale TVN, tam są ludzie, mówię wam, oni po prostu całą prawdę wam mówią. Ludzie, jak ktoś teraz mnie słucha, weźcie, rozpędźcie się, jak ktoś ogląda ten TVN, rozpędźcie się i tak walicie głową w ścianę, tak mocno. Nie wiem, czy to wam pomoże. Nie, nie, wam to nie pomoże. O Boże. Jeszcze mówią, że od 1300 dni ludzie przychodzą pod TVP z tymi sztandarami, czy jak to tam nazwać. TVP łże. Dlaczego oni tam nie piszą TVP łże, a TVN mówi prawdę? Powinni dopisać, prawda? Oczywiście są to emeryci, którzy przychodzą, nie są opłacani przez TVN, Donaldinha i tak dalej, żeby po prostu mieli trzymali te śmieszne te kartki czy coś i oni za to mają płacone, to jest tak zwana ustawka. Nie wiem, czy wiecie, co to jest ustawka. Ustawki są nie tylko tam. Bardzo dobrze, że TVP strajkuje, bo każda telewizja może sobie mówić, co jej się żywnie podoba. I każda telewizja kłamie. To też jest prawda. Dlatego warto na przykład słuchać niezależnych mediów, które są na YouTubie na przykład, bo tam ci ludzie nie mają powodu, żeby, nie wiem, nie mówić prawdy, no bo na przykład nie należą ani do obozu PiS-u, ani do obozu Szymusia Płaczka, ani do obozu Donaldinha Lumpa. Złodzieja, matacznika, szubrawcy. O, duże epitety bym znalazł. Oczywiście, ja to teraz nie powiem, teraz ktoś to powie, nie, gościu, w ogóle jest zapisem, w ogóle nie. Nie, nie jestem za żadną partią, ludzie. Weźcie się puknijcie w te durne łby. Różnica polega na tym, że Jarek kradł, ale coś dawał ludziom. A teraz Donaldinho będzie kradł, nic nie będzie dawał ludziom. Wiecie, teraz jak będą ustawy, na przykład będzie tak. Czy wprowadzić kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych? I będzie tam Szymuś będzie zapowiadał, i teraz mój król Donaldinho tutaj opowie wam o tej ustawie i tak dalej, czy to może wejść, czy nie. Donaldinho będzie tak szedł, jak taki. Och, brakuje mi słowa. Taki utrapieniec, taki. No, że on nie ma. Po prostu nie stać go i on podejdzie i powie. Zaśpiewa piosenkę. Zawsze będą śpiewać piosenkę. Uważajcie, gdzie to brzmiało tak. Niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam. I na przykład nauczyciele powiedzą, obiecałeś nam 30%, a Donald stanie i powie, niewiele wam mogę dać, ale 5% podwyżki mogę, tak, ale tak tego. Cóż, widzę, że władza, która teraz zaczyna rządzić w Polsce, po prostu się boi, że na TVP1 będą mówić co innego, niż oni by chcieli, żeby było mówione. Oczywiście,
TVP nie musi nadawać w telewizji, przecież można przejść na YouTube'a i tak dalej, gdziekolwiek idzie i tam nadawać wiadomości jakieś tam TVP może nadawać, ale to nie o to chodzi. Chodzi o wolność mediów publicznych. To jest zapisane w Konstytucji. Oczywiście Konstytucja, jak niektórzy z Was może wydaje Wam się, że Konstytucja to jest tam, to co jest napisane, to jest święte. Już nie. Można sobie ją zmieniać, jak widać, nie? Także zaczyna się Orwell 1984 rok. Wiecie, w tej książce tam była jedna telewizja, jak ktoś nie czytał. I wszędzie były telewizory. I z tych telewizorów przemawiał wódz tych wszystkich, co tam żyli w tym wymyślonym przez Orwella kraju, tak? I tylko to, co on mówił, to była prawda. Oni nie mogli przyłączyć na inny kanał. Nie było innego kanału. I tak by chciał nasz Donald Dean, nasz, chyba wasz, wy żeście go wybrali. Nie mój. Ja nawet nie mogę na jego, nie chcę używać brzydkich słów, na ryj nie mogę patrzeć. A na ryj, przecież to nie jest ryj, tam przykład ma, nie wiem, to ma ryj, świnia ma ryj. Nie mogę, po prostu mnie odrzuca, nie? Odrzuca mnie od razu, nie? No, także miałem już nie nagrywać dzisiaj, ale po prostu jak usłyszałem początek tych nowych wiadomości, które zostały, gdzie to nie były wiadomości TVP, tylko to już były wiadomości Tusk Vision Network, więc posłuchałem tylko 5 minut i po prostu już nie mogłem, bo się nie dało. 1300 dzień. Ludzie przychodzą pod budynek telewizji polskiej i skandują. TVP łże. Super, nie? Nie, no fantastycznie. Po prostu garstka jakichś emerytów, rencistów przychodzi, pewnie za pięć dych, nie? I z tymi kartkami. I to jest głos narodu. To jest głos narodu. Te 1300 dni oni codziennie przychodzą, są tak twardzi. Ludzie, weźcie się obudźcie, co? Na szczęście mam swój kanał, to teraz nie muszę wam zawracać gitary na jakichś tam Messengerach czy GG. Sobie tutaj będę gadał. No, będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Będzie jeszcze ciekawiej. To się na razie to wszystko zaczyna. Donald Dean przecież jeszcze trzeba budżet uchwalić. Oni teraz budżet uchwalają. Za chwilę będzie Donald Dean mówił, że no słuchajcie, o Jezus Maria, co w tym budżecie? Ja nie mam nic. Ja bym wam dał wszystko. Tak będzie mówił. Wszystko wam dał. I on. Dobra. Teraz nagrywam. Wyjdź. No. I to już chyba mówiłem w którymś wejściu, że Donald Dean będzie mówił, że niestety w budżecie jest dziura i bo PiS tak rządził, że po prostu wszystko rozdał. Wszystko rozdał ludziom. Wszystko. I oni teraz niestety mogą dać 800 plus. Oni mogą dać, ale tylko jeżeli. Znaczy będą po prostu jakieś tam rygory wprowadzą, żeby jak najmniej ludzi to dostało, bo jak to powiedział Jarek, Donald Dean będzie teraz oszukiwał ludzi, ale subtelnie. Tak, to jest piękne słowo, subtelnie. On tak delikatnie będzie was oszukiwał, także tak będzie tak siedzieć przed tym Tusk Vision Network i ach, nasz Donald Dean, Boże, jaki on piękny jest. To nie to, co Jarek, ten dziadziuś, co z tym kotem i on tam już ledwo chodzi w ogóle, już mu się wszystko miesza, nie? Już nie wie, o co chodzi. A Donaldinho, przecież ma te wtyki w Unii, nie? O, kurde, przecież on był tym całym prezydentem Europy był. No to przecież z takim gościem, to my za chwilę, za jego rządów, to my będziemy krajem, gdzie będzie w rzekach będzie miód płynął. Kraj, jak to się mówi? Kraj mlekiem i miodem płynący po prostu. I tak, wy tak teraz oglądacie ten TVN i tak sobie myślicie, a
Dobrze, dobrze, że TVP. Dobrze, że zabrali się za to TVP. Teraz nie mów, ja 5 minut jeszcze. Dobrze, za to TVP się zabrali. A nie będzie TVP. A ludzie będą musieli na TVN przyłączyć. A. Otóż nie. Ja nie będę musiał. Ja sobie włączę na YouTube, nie wiem, jakąś telewizję Republikę. Mam tych telewizji tyle, że nie potrzebuję oglądać telewizji publicznej. Tu nie chodzi o mnie. Ja sobie poradzę. Tego Tusk Vision Network, to sorry, ale ja tego nie oglądam, bo czasami oglądałem tak z ciekawości, nie? I tam strasznie mnie razi, jakiś tam taki fałsz jest taki straszny, no nie wiem, jakoś tak, takie mam jakoś tak, nie poda mi się energia płynąca z tego Tusk Vision Network. Wcale się nie dziwię, bo to jest energia taka demoniczna i diabelska. Dlatego nie lubię. No i po drugie, nie ma tam żadnej informacji. Powiem wam ciekawostkę. W Turcji prezydentem jest Erdogan. Wiecie, że cała Europa ma problemy z Turcją. Bo gościu rządzi twardą ręką. A dlaczego? I się nikogo nie boi. Zresztą jak Łukaszenko też. I Władek, któremu nikt nie podskoczy. Robi co chce cała Europa, Unia, ale oni są twardzi. Władek robi co chce, nie? Już ile? 2 lata? Tak? Macie swoją Unię. Jak pomaga Ukrainie. No, obejrzyjcie kabaret moralnego niepokoju. Wizyta Putina. Dalej tak pomagają Ukrainie. Dadzą im jabłko. Nie, nic nie piję, nic nie brałem. Biegałem dzisiaj. Biegałem, bo biegam. Nie, że biegałem po zakupy czy coś, tylko byłem biegać. Dlatego jeszcze jest pierwsza, nie mogę usnąć, no bo jeszcze mnie trzyma. Pewnie endorfiny mnie trzymają jeszcze i dlatego, no ale zgubiłem wątek. Zgubiłem wątek. Słuchajcie. Z innej beczki. Dzisiaj wrzuciłem piosenkę Imię Deszczu Andrzeja Piasecznego, nie? Słuchajcie, wiecie co? YouTube jaką mi wpisał datę upublicznienia tego filmu, znaczy tej piosenki, filmu 2000, zostanie on upubliczniony w 20 231 w takim roku, nie? Ja nie wiem, jak to odczytać. No, także nie wiem, kto to obejrzy, jak oni to upublicznią. 20 231, taki rok ma wpisany. Zobaczcie sobie imię deszczu na moim kanale. Kurczę, nie wiem, czy świat będzie istniał wtedy. Bo wątpię. Ziemi na pewno nie będzie, wiesz co. Zresztą my sami rozwalimy tą ziemię. Znaczy jeszcze, jak ja będę żył, to jeszcze nie. Ale 20 231, teraz mamy 2000. O Jezus, co tu, nie wiem, co tu się będzie działo. Tak czy siak, YouTube, mimo wszystko, mimo że chce mi upublicznić ten film w 20 231 roku, to jednak upublicznił mi go dzisiaj. Dziękuję, YouTubie, że mi upubliczniłeś dzisiaj, a nie czekałeś te jeszcze. Ja muszę to policzyć, ile to lat. Już mi mózg nie pracuje. No dobra, także fajnie jest. Oglądajcie Prawdę na TVN-ie. To jest jedyna prawda, mówię wam. To jest jedyna. Oglądajcie Tusk Vision Network. Tam jest jedyna prawda dla was po prostu. Tam się wszystkiego dowiecie. TVP nie. TVP to łże. Łże w ogóle. Dobrze, że to zrobi. Dobrze im ta. Dobrze. Nie będzie wolnych mediów. A co to wolne media? Co to demokracja? Przecież Donaldinho mówi, że zwyciężyła demokracja. No, ja teraz blokuję wolne media publiczne. No, ja nie wiem, czy czegoś tu nie rozumiem. To jest demokracja, czy nie? No, sami sobie odpowiedzcie. Dobra, powiem wam, jak nie ogarniacie. To jest totalitaryzm. Dzięki. Dobra, idę spać, bo się coraz lepiej bawię. Fools.